jest, to jest dzień ósmy. Nie będę się powtarzał, że czas szybko mija, ale naprawdę szybko mija. Zacznijmy od domku. Więc domek zyskał nowe wnętrze. Zyskał mały stolik. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Zyskał mały stolik, na którym jest małe ciastko i jakby kufel, większy kubek, ale to wygląda bardziej na kufel. Nieważne. No i zyskał w końcu sufit, jak widzicie. I jeśli już mamy sufit, to jest to najprostsza droga do fantastycznego dachu, który ten domek będzie miał. Ale to nie jest ważne. Najważniejsze są kalendarze. Zacznijmy od okropnego kalendarza, jak zwykle. I co dzisiaj mamy w okropnym kalendarzu w dniu ósmym? Nic kompletnie śmiesznego tutaj nie mamy. Mamy znowu dwie rzeczy i to dosłownie takie same. Dwa jednorożce. Ile już mamy ich? Pięć? Chyba pięć takich jednorożców mamy. Będzie co wieszać na choinkę. A poza tym z tego żadnego pożytku nie będzie. Kto wpadł na pomysł, żeby dawać taką wielokrotność tych gadżetów? Czy im się maszyna do robienia gumy zepsuła? Jakkolwiek to brzmi, to chyba byłby jedyny sensowny powód, dlaczego robią tak okropne, powtarzające się wisiorki. Chyba że myśleli, że większość rodzin, na przykład chińskich rodzin, jest wielodzietna, chociaż u nich już raczej wielodzietności tak raczej nie ma zbytnio ostatnio, z tego co mi wiadomo. Bo to byłby jedyny powód, dla którego mieliby robić coś takiego. Tyle powtarzających się różnych wisiorków. Ale skończmy narzekać, bo pewnie dzień ósmy w psim patrolu będzie znacznie lepszy. Szukamy dnia ósmego i chyba nie będzie lepszy, bo będzie to najlepszy prezent na świecie. Jest to najlepszy prezent, jaki możemy dać osobie, która się właśnie uczy. Oczywiście żartuję, tak wcale nie jest. Jest to ołówek. I w sumie nie mam nic do powiedzenia na temat tego ołówka, ale pewnie w Hot Wheelsach będzie coś lepszego w dniu ósmym. Szukamy dzień ósmy w Hot Wheelsach. Jest, o Jezu, nie będzie nic fajnego. Już widzę, że jest mały kartonik. Małe okienko, co? Takie coś w Hot Wheelsach? No nie wierzę. Jest to renifer. Prawdziwy renifer, który się uśmiecha i pewnie będzie chciał ciągnąć zaprzęg jakichś samochodów. Bo widziałem, że w poprzednich kalendarzach ktoś wpadł na pomysł wsadzenia tych samochodów do zaprzęgu i właśnie te renifery były takie dwa. Miały ciągnąć któryś z tych samochodów, co jest idiotyczne. Ale w święta wszystko jest możliwe i renifery mogą mieć też supermoce, tak jak renifer Rudolf na przykład. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Koniec dnia ósmego.